Siemanko, dzisiaj film dla tych, którzy chcą przyjechać do Gdyni, ale boją się, że u nas drogo i tłoczno. Chcę to troszeczkę odkłamać, więc zobaczmy, jak to jest naprawdę. Mamy lipiec, połowa lipca, 23 stopnie. Całkiem ciepło, słonecznie. Idziemy zobaczyć. Przede wszystkim ulica 10 lutego. Tam będzie można zobaczyć, czy już są jakieś dantejskie sceny i milion turystów, czy nie. I słuchajcie, tak, wiem, 10 lutego to nie jest główna ulica Gdyni, ale moim zdaniem Święto Jańska to też nie jest. No i co? Dantejskie sceny, milion turystów, jest niedziela, słonecznie. Moim zdaniem jest bardzo spoko. Turystów nie ma za dużo, powinni iść z tamtej strony. No i trochę tam idzie, ale nie za wiele. No to się kierujemy w stronę plaży, zobaczymy, jak to na plaży wygląda. Albo najpierw zaczniemy od Święto Jańskie i zobaczymy, czy jest w niedzielę nabite wszystkie knajpy pod korek, czy da się coś tam jednak znaleźć dla siebie. No i zobaczcie, tutaj też wieża widokowa, żadnej kolejki, w niedzielę oczywiście otwarta, można wejść na górze, paru ludzi dosłownie, więc luz całkiem. Godzina 12:38, no może nie jest to jeszcze pora obiadowa, ale chwila, moment, tutaj śniadanka. Nie było tak nabite, meksykańska knajpa, da się znaleźć miejsce, Pizza Hut, pusto, lody pusto, naleśnikarnia po drugiej stronie, no też całkiem pusto, tak wygląda Święto Jańska, no bez przesady, nie jest źle. Ale możecie powiedzieć, że Święto Jańska jest daleko plaży, więc idziemy na samą plażę i zobaczymy, jak to wygląda bliżej morza. Za mną kolejna knajpa, też całkiem luz. I przypominam po raz kolejny, lato, lipiec, 23 stopni, niedziela. Powinny być ogromne tłumy, przynajmniej według niektórych. No trochę ludzi jest, ale no dalej nie jest nabita plaża. Słuchajcie, podejrzewam, że Mielno wygląda o wiele, wiele gorzej pod tym względem. Tutaj jednak macie bardzo szeroką plażę, w sensie głęboką. Jest bardzo dużo miejsca. Także to się wszystko rozchodzi, tam nie ma nie wiadomo ilu ludzi. Wiadomo, przy samej linii brzegowej to tam pewnie trochę jest, ale tylko wystarczy odejść kawałek dalej, już jest ok. No i co do drożyzny, to patrzcie, tutaj jest Delmar. Fajna knajpka. No praktycznie zobaczcie, tu morze, tu Delmar, tam plac zabaw, więc lokalizacja super. A ceny? No jak na taką lokalizację, to zobaczcie i ocencie sami. Pstrąg wędzony w zestawie 29, sernik z gałką loda 12 zł. Więc naprawdę myślę, że mega spoko. A ceny w porządku, ktoś tutaj robi zły PR Gdyni. Moim zdaniem, nie wiem czy widać, ale macie nawet sole za 9,50, kiedyś było za 8, no ale to ile, na 200 gram 4 zł. Słuchajcie, na pewno są też knajpy, które oszukują ludzi i teraz dwa razy więcej się zapłaci, ale w większości jest normalnie, prawie te same ceny. 35-40 zł za porcję ryby w zestawie, no to nie wiem, no to tutaj tak zawsze było, to nie jest wcale drogo. A jeżeli chcecie wypić tańsze piwko, nie w knajpie, to tutaj zawsze jest w sezonie taki sklepik monopolowy, plażowy, w wakacje czynny głównie. I tam znajdziecie na pewno tańsze browarki. I tu się zastanawiam właśnie, czy wam pokazywać, czy nie. Bo to taka była zawsze tajemnica nasza. Że gdzie, jak gdzie, ale jest jedno miejsce tutaj. Taki ogródek, gdzie są bardzo tanie piwka. Przynajmniej kiedyś były, po 3 zł, pamiętam jeszcze. Z 15 lat temu. Wiadomo, że teraz są inne ceny. Ale jest taki jeden. Taki klimat mazurski trochę. Tam jest. Kibelek na zewnątrz. Ale browarki były bardzo tanie. Właśnie obok pomnika generała Mariusza Zaruskiego jest to miejsce. Ta knajpka, która zawsze była mega tania, teraz jest ona sporo drożej, ale zobaczcie, cena z kija, pół litra 8 zł, gdzie wszędzie macie 15 w tym sezonie. 8 zł to za darmo. Ale słuchajcie, teraz lifehack, pokażę wam, gdzie w Gdyni naprawdę zjeść tanio. Pizzeria Anker, sztandarowy przykład tego, że Gdynia nie musi być droga. Pizzeria znajduje się na ulicy Piłsudskiego. Jak w tamtą stronę pójdziecie, to macie bulwar nadmorski. Jakieś, nie wiem, 800 metrów maksymalnie.
Anker to niby pizzeria, ale nie tylko pizza jest tutaj, bo jest mnóstwo dań kuchni polskiej. Wiadomo, każdy lubi coś innego i są niektóre potrawy super, a niektóre takie średnie, więc trzeba uważać, co się bierze. Ale słuchajcie, ceny. Ceny są bardzo fajne. Zobaczcie, od 16 do 22 zł. Ja sobie wziąłem karkówkę, żona pizzę, freskę. Tak to wygląda. Dodatkowo napoje 9 zł za litr soku, no to dostarcza na 4 osoby, więc naprawdę na osobę wychodzi 2,5 zł, więc mega tanio. Oczywiście pizzeria jest też w aplikacji Pyszne, więc możecie sobie zamówić do domu, do kwatery, jak jesteście. Ja polecam. I tutaj na przykład gołąbki są super opcją, bo to jest danie tak naprawdę dla dwóch osób, więc możecie sobie podzielić spokojnie na dwa. Także jak wiecie, gdzie zjeść, to Gdynia naprawdę nie jest droga. No to przechodzimy do atrakcji i tutaj mam dla was nowość, bo otworzyli właśnie, może nie otworzyli, ale tak naprawdę wyremontowali, udostępnili turystom molo rybackie i naprawdę warto przyjść odwiedzić, zobaczyć jak wygląda Gdynia z tej perspektywy. I tutaj nie patrzę, że jest tyle namiotów, trochę ludzi, bo są targi jachtowe i dlatego to jest tutaj wszystko zawalone. No i jak chcecie popatrzeć na wypaśne jachty, no to tutaj, nie? Zdecydowanie. Zawsze mnie zastanawiało, ile czasu ci bogaci ludzie tak naprawdę spędzają na takim jachcie. Czy mają czas, czy to jest kwestia tygodnia w roku. Ale kiedyś Jan Kulczyk powiedział, że nie chodzi o to. Im większy ktoś ma jacht, tym łatwiej mu negocjować potem kontrakty. To o to chodzi, a nie o to, ile czasu oni spędzają na nich. Poza tym ci najwięksi tu mają motorowe głównie, bo nie mają czasu halsować, tylko chcą się dostać z punktu A do punktu B. Oczywiście wymyślam, bo nie wiem tak naprawdę jak jest, nie znam takich ludzi. To tylko moje tutaj projekcja rzeczywistości. Oczywiście czerwony dywan, jak w Cannes. Nawet dostaliśmy gazetkę. Jakbyśmy mieli pieniążki, to pewnie tu będą pokazane jakieś jachty, które można kupić. No ale to nie my. Ale kamperki to już bardziej dla nas. I tutaj nowość, jak przyjdziecie, to musicie wiedzieć, że tutaj pizga wiatrem tak naprawdę mocno. Więc jak wybieracie się na piwko, jeśli pogoda nie będzie w okolicach tam 25-6 stopni, to może wam być po prostu zimno. To jaki jacht. To jest Sun Reef, czyli tutaj gdańska stocznia właśnie takich wypasionych katamaranów, trimaranów. Produkuje to, czyli nasz tutaj polska myśl technologiczna. Często zamawiają to jacyś szejkowie. No i właśnie to chciałem wam pokazać. W tym roku odsłonięty pomnik Tadeusza Wendy. Kim był Tadeusz Wenda? Od 1920 roku był to kierownik budowy portu w Gdyni, a od 1932 naczelnik Wydziału Urzędu Morskiego w Gdyni. Niestety ówczesne władze nie potrafiły go należycie docenić i w latach 30. oskarżono go o wadliwy projekt. Na szczęście dla niego i dla nas wszystkich zagraniczna komisja odrzuciła te zarzuty, ale mimo wszystko władze nie zaprosiły pana Tadeusza na uroczyste poświęcenie portu w 1933 roku. Co do samego mola, to zobaczcie, faktycznie fajnie, można sobie tutaj fotki porobić. Inna perspektywa na Darku Morza, Błyskawice. No i idziemy dalej, zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego się dzieje latem. No i następna atrakcja, może nie zbyt pokaźna, ale jest coś takiego jak lato na patio. Różne seanse. Tutaj są takie, za darmo oczywiście się tu wchodzi. Tam jest taki ekranik. Trochę mały mógł być duży ekran projekcyjny, ale jest jak jest. Ale i tak jest fajnie, że coś się dzieje. Możecie sobie tutaj przyjść, usiąść o odpowiedniej godzinie. Tam sobie sprawdzacie, jakie seanse i coś tam. Zawsze miło możecie spędzić popołudnie. A tutaj, gdzie był główny parking przy plaży, to zrobili takie ogródki piwne. W tych ogródkach są różne też atrakcje. Letnia scena bluesa. Dni tematyczne, kultura łączy siły. No i tutaj wieczorem odbywają się koncerty w wybrane dni. Zaraz wam pokażę, w jakie dni. Program muzyczny. Lipiec, mamy końcówkę. I atrakcje na sierpień. No i taki nasz bida wakacyjny Luna Park. No ale jest koło Muńskie. Są różne karuzele. Nawet takie bardziej ekstremalne. Także zobaczcie, wszystko jest. Dla dzieciaków też coś jest, jakby co. No i zapomniałbym, a przecież jedną z głównych atrakcji Gdyni jest Open Air. W tym roku jest to Open Air Park,
odbywa się w Kolipach i to trochę inna formuła, bo co parę dni jest jakiś koncert, a nie także ciągiem ileś w ciągu jednego dnia. I tak była na przykład Brodka, Daria Zawiało, będzie Dawid Podsiadło. Kosztuje to od 70 do 150 zł za koncert. I jeszcze jedna fajna sprawa, o której zapomniałem. W sierpniu odbywa się Lotus Aero Baltic, bodajże 21-22 sierpnia. Tam są pokazy lotnicze, jedne z większych w Europie. I dzieli się to na dwie części. Nad plażą latają w dzień i w nocy, są pokazy pirotechniczne. No i na lotnisku w Babich Dołach, część płatna, można z bliska zobaczyć samoloty. No i mam nadzieję, że trochę wam odkłamałem tą Gdynię, te artykuły, że drogo, że tłoczno. Tak naprawdę, jak macie tutaj, to możecie zjeść tanio, tłoku nie ma. No i docencie, że pokazałem wam naprawdę takie miejsca, w którym piwko za 8 zł, obiad za 20. Więc standardowo, jeżeli materiał się podobał, to dajcie łapkę w górę, komentujcie, zostawcie suba i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!